Łuf, 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 łuf. Ojejku, Lili, co ty tak szczekasz od rana? Au, 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 au. No już, już wstaję, no już mnie tak nie poganiaj. Och, w ogóle się dzisiaj nie wyspałam. No i najchętniej bym cały dzień została w łóżku. Kolejny zwykły dzień przede mną. Poczekaj, mój kochany psiaczku, zaraz dam ci coś do jedzenia, tylko pójdę jeszcze do łazienki. Jak ja koszmarnie wyglądam od rana. Oj, muszę zrobić porządek z tymi moimi włosami. Nie no, nie mogę się tak nikomu pokazać. Ale najchętniej bym wróciła do łóżka. Łuf, łuf, au, 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 łuf, łuf. Ojejko, no Lili, już do ciebie idę. Proszę psiaku, to dla ciebie jedzenie do miseczki i błagam cię, już więcej nie szczekaj, bo mnie głowa boli od rana. No super, lodówka pusta. Jak ja mogłam zapomnieć zrobić zakupy wczoraj? Ojejku, teraz cały dzień będę głodna. Na szczęście mam chociaż sok pomarańczowy, to się go napiję. Ding dong! A co to? Jacyś goście od rana? Ding dong, ding dong! No już, już idę otworzyć! Ciekawe, kto do mnie przyszedł? Może listonosz? Dzień dobry. O, dzień dobry. To pani robi najlepsze zdjęcia w mieście. Potrzebuje szybko sesji zdjęciowej. I to na dzisiaj, na zaraz. No dobrze. Co prawda dzisiaj miałam mieć dzień wolny, no ale skoro pani tak zależy, no to okej. Zapraszam do mojego studia fotograficznego. No okej, tylko ja potrzebuję jeszcze zdjęcie z moimi przyjaciółkami, księżniczkami. No okej, jesteśmy na miejscu. Pani Jessico, może pani stanie tam pod tą ścianką i najpierw mi powie, jaka to ma być konkretnie sesja zdjęciowa? Wie pani co? To ma być sesja modowa do najnowszego magazynu modowego. No dobrze, proszę się ustawić trochę w lewo. Albo nie, w prawo. O, niech tak pani zostanie. I może jedną rękę uniesie do góry? No, idealnie. Teraz niech się pani nie rusza. Uwaga, robię zdjęcie. Pstryk. I zdjęcie zrobione. O, uwaga, proszę się nie ruszać. Zaraz będzie kolejne zdjęcie. Tym razem z najnowszą torebką. I uśmiech. Pstryk. O, i jeszcze jedno. Pstryk. I zdjęcie zrobione. No dobrze, wie pani co? Idę zmienić teraz spódniczkę. Zaraz przyjdzie reszta moich przyjaciółek zrobić sobie ze mną zdjęcie. Świetnie pani wygląda, pani Jessico. Teraz to jest taki look wakacyjny, prawda? Uwaga, uśmiech, pstryk. Zdjęcie zrobione. No i druga foteczka. Tym razem z kolejną torebką z najnowszej kolekcji. Pstryk. Zrobione! Ej, dziewczyny, to chyba tutaj. Widzę już panią fotograf, no i oczywiście Jessicę. Tak, masz rację, Elza. Chyba trafiłyśmy idealnie. O, dziewczyny, cześć! To wy na tę sesję przyszłyście? Wow, Anna, Elza i Vajana. Ja to mam dzisiaj szczęście. Nigdy wcześniej nie robiłam takich super fotek księżniczkom, a od rana myślałam, że ten dzień będzie nudny. O, cześć Jessica. Słuchaj, mam nadzieję, że się nie spóźniłyśmy. Dalej, szybko róbmy te foteczki. No dobra dziewczyny, to ustawcie się tutaj przede mną. Pięknie, idealnie. Stoicie w tych miejscach, w których powinnyście. Nie no, od razu widać, że mam do czynienia z profesjonalistkami. Uwaga, uśmiech, robię zdjęcie. Pstryk. Uwaga, zdjęcie numer 2. Pstryk. O, widzę, że zmiana pozycji. Nie no, świetnie. Może troszeczkę bliżej siebie stańcie? O, tak. Jest idealnie. Uwaga, pstryk. Pierwsze zdjęcie jest i jeszcze szybko zrobię 2. Pstryk. Zrobione. Wow, Barbie, muszę ci powiedzieć, że jesteś najlepszym fotografem, z jakim miałam do czynienia, a uwierz, że wielu ich było. Naprawdę będę cię polecać. O, dzięki wielkie, Jessica. Wow, powiem ci szczerze, że to jest mój pierwszy raz, żeby robić takie zdjęcia sławnym osobom, ale chyba dałam radę.
Nie no, oczywiście, dałaś radę. Jesteś chyba najlepsza. Łuf, 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 hu, 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 łuf, łuf. Ej, psiaku, co ty tutaj robisz? Nie przeszkadzaj mi, miałaś siedzieć w domu. Lili, wracaj do siebie szybciutko. A co to jest za piesek? Wajana, widziałaś to? Ojejku, jaki słodziak, ale bym chciała mieć z nim zrobione zdjęcie. Masz rację, Jessica, też bym bardzo chciała. Ja uwielbiam zwierzęta, a takiego psiaka, słodziaka białego, to widzę pierwszy raz. Ojejku, przepraszam za mojego psiaka, to jest jeszcze mały szczeniaczek, no i jeszcze nie potrafi się dobrze zachowywać, naprawdę przepraszam. Nie no, nie ma sprawy. Słuchaj, Barbie, a mogłybyśmy mieć zdjęcie z tym psiakiem? Myślę, żeby było świetne do gazety. Wow, zdjęcie do gazety z moim psiakiem? Ło, to by było coś. Miałabym słynnego psiaka w domu, ale fajnie. No dobra, dziewczyny, to ustawmy się i zróbmy szybko jakieś fotki z tym psiakiem. O, piesku, piesku, spokojnie, tylko nie ruszaj się. Uwaga, pierwsze zdjęcie, pstryk! I kolejne z Wajaną, pstryk! No dobra, Barbie, wiesz co, musimy już kończyć, bo ja biegnę teraz na pokaz mody. Oj, mówię ci, normalnie cały dzień mam zawalony. Dzięki wielkie za te zdjęcia, później ci prześlę mój adres, żebyś mogła mi je przesłać, okej? Nie no, spoko, nie ma sprawy. Zaraz zgram je na komputer i wszystko będzie zrobione. Dzięki wielkie, że do mnie tutaj wpadłaś. To był super dzień. Wiesz, od rana się tak nie zapowiadał. No okej, to my zmykamy. Pa, Barbie! Cześć, kochani, tutaj Sylwia. Podobała Wam się bajka? To pamiętajcie, kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Pa, pa!